hamulec. Przejmuj hamulec, masz do środka z dołu. Ale coś ona zgasła, wiesz co, coś się wydarzyło. Gaz chyba za słabo. Nie, czekaj, za słabo gazu dodał? Nie dodałem w ogóle. To jeszcze raz. Nie wiem, czy musisz iść tą sprzęgą. Wysprzęglaj, wiesz? Wysprzęgłem. No. Tak. Hamujemy. Powolutku zgasać. Dobra. Niech może pojedzie, nogi niech da już tak do stabilizacji, nie? Jeszcze raz tak samo. Jedziemy, sprzęgło, hamulec. Sprzęgło i hamujemy. Igor, dobra, ty okay. Tej nogi nie ciągnij, połóż ją jakiś krótki czas, ale na nóżki ja bym położył, nie? Żeby wiesz, tą pozycję teraz na nóżkach. Jedziemy na jedynce. Pojeździmy teraz na pierwszym biegu. Tak. Będziesz robił tutaj kółka, dobra? Cały czas bez zatrzymywania. Bez zatrzymywania. Tam zawróć na placu, no. Albo tu, dobra. A później jak... No to jeźdź tam, zawróć, ale powoli. Bez zatrzymywania. Dobrze, dobrze, dobrze. I tam to samo. Też zawróć sobie, na spokojnie. Niech chwilę na tej jedynce popiłuje, a nie, no nie, drugi nie bieg za chwilę, bo to wiesz, jednak no, trochę prędkość się zwiększy, nie, siłą rzeczy, choćby był bez gazu, nie? On musi wiedzieć, kiedy jest ta sytuacja tak. awaryjna, że ma się zatrzymać, znaczy, wiesz. Jeszcze taki był następny etap wprowadził, no. Troszeczkę gazu, ujmować gazu na tej pierwszym biegu, dodawać gaz, żeby on zobaczył reakcję, że on... No w kółko też niech w sumie pojeździ. Tak, niech jedzie, Podjedź tutaj do nas i zatrzymaj się. Słuchaj, kółka są fajne, ale jedź bardziej tak, po prostej i tam zawracaj i wracaj. Rozumiesz, kawałek tej prostej. I na prostej dodawaj troszeczkę więcej gazu. Troszeczkę tą prędkość zwiększ. I ujmuj. Dobrze, to nie chodzi, możesz zrobić ósemkę, ale i też panuj w razie w sytuacji awaryjnej, żeby mógł się zatrzymać. Czyli myśl o tym, że jak motocykl w razie był zatrzymać, bo to też nie tylko jazda, nie? Jedź tam i z powrotem, my zejdziemy na bok, no. Do przodu patrz. Że tu już pojął, bo ani razu nie zgaśnie, to wiesz, gdzieś tam załapał w każdym razie za pierwszym razem. Łapią szybciorem. No, dokładnie. To jest tak jak mówię, czy wjazdą na motorze. Troszkę sobie gazu dodawaj, nie? Tu faktycznie jest miejsce lepsze, wiesz, że tam w tym lesie nawet było no, mniej bezpiecznie, bo to jednak las, grząski teren, nie? No ale tam, to co miał złapać, tam to złapał. Tak sobie i popróbuj, jak już będziesz dwie nogi miał, będziesz elegancko miał, patrzysz się przed siebie, dodaj sobie gazu i stopni gaz. Dodaj gazu i stopni gaz, okej? Okay? Ale jak masz normalnie nogi na stopkach, jak jedziesz, nie? Popróbuj. Jak motocykl będzie przyspieszał, to jest fajnie manewrą, to jest fajnie, nie? Ale nie, jedziemy. Ale rusza powiem ci elegancko, naprawdę. No widzisz?
Oj. Nie, zresztą. Ja to się boję, że tam, wiesz, że samochody wjedzie. Zepnął na gaz, nie? Staraj się, Igorek, jak jedziesz koło jakichś przeszkód, to raczej się tak nie zbliżaj na styk z tą przeszkodą. Czyli jak tam jedziesz w kierunku samochodów, to wcześniej staraj się to kółko zrobić. Tak samo tam ostatnio, jak pojechałeś koło tego jakby końcówki tej drogi, to za blisko byłeś tej krawędzi. Staraj się trochę takie odległości bezpieczne zachować, nie? Bo jeszcze nie... No to jest. Słuchaj, jak dwójkę sprowadzimy dzisiaj, to ja mu pokażę to, dobra? Dobra, ja usiądę, on popatrzy. Tak. I oczywiście. Teoretycznie, nie? Oczywiście. Ja koło niego przejadę, no tak. dalej, żeby on zobaczył, nie? Ja to tak, wiesz, podkreślę. Wiesz, no, czysto teoretycznie, no gdzieś się pierwszy raz musi wywrócić, tak? Żeby poczuć, no że jest gleba, taki tego typu problem w ogóle, nie? No bo przecież motocykle, umówmy się, no to jest... No, ale widzisz, już dodał gazu, ujął. No. Uj mi gaz. Pięknie. On już gdzieś wyczuwa, ci powiem, on już mówi, on już... No dobrze, wyczuwa. Dobrze, niech czuje maszynę, nie? Zobacz. Ale gazu na łuku, to tak gaz, aż strach, kurde. Ale pięknie. To nie za długo i o, no jedź. Dobre akurat miejsce, bo faktycznie jest ten miejsce do zawrócenia, nie? No ale to jest, zobacz. Tak, dlatego mówię. No i tam w razie jakby coś nadjeżdżało, no to będzie widać, nie? Tak, widać. Cały czas nogi na stopa. Może mu powiedzieć, żeby maksymalnie zawęził ten skręt, co? No, troszeczkę, powiedz, żeby... że on do tego sam zobaczysz dojdzie, tak? Naprawdę, żeby tą średnicę po prostu on, sobie... Jemu jest teraz tak dobrze, nie? Tak? Jemu jest teraz tak dobrze, no. Ja myślę, że to jest takie optymalne też dla mnie, więc nie ma co kombinować. Dobra. No? Nie, no panuje, bardzo dobrze, naprawdę. Zobacz, on wie, co robi, nie? Mniej więcej też zapamiętał, teoretycznie. Ty już ruszać potrafisz i jedziesz do przodu, do tyłu, do przodu, zakręcasz w jedną, drugą stronę. Ale to wszystko robimy wolno, na pierwszym biegu, a motocykl ma dwa biegi. Wiem. Ten drugi bieg jest dużo szybszy. Motor będzie jechał szybciej. Na nie? takim samym gazie, ale ta prędkość będzie na szybciej, dwa razy szybsza. Ja ci pokażę, ja wsiądę na ten motor, ja ci pokażę, jak jadąc z pierwszego biegu podczas jazdy włączyć drugi bieg. Rozumiesz? Sprzęgło. I, ale ja umówmy się, że ja ci to pokażę. Ty to będziesz widział, jak ja to zrobię, ok? Dobra, no to zejdź, ja odpalę maszynę. Dobra, okay? Zaczynasz. I zaraz dwójka. Ja będę biegł koło ciebie, jedziemy spokojnie, nie przyspieszamy za bardzo. Jeszcze sprzęgło i do góry zwisnia, do góry i puszczaj sprzęgło puszczaj i gazu dodajemy do gazu. Dobra, spokojnie, sprzęgło, hamujemy troszkę i na górę. Nie. Popuszczaj gaz i już zaczniesz hamować. Nie ma takiego pojęcia. Zatrzymaj się.
Słuchaj, bo jak jedziesz na dwójce i zbliżasz się powiedzmy do zakrętu, chcesz nawet przerzucić na tą jedynkę, to jak ty spuścisz go z gazu motocykl, to on już obrotami silnika spowoduje, że on się zacznie wolniej jechać. Rozumiesz? Potestuj to, bo to nie jest głupie, nie? I może będzie tak przypadkowo, że na dwójce będziesz w stanie zawrócić powoli. Popróbuj na dwójce zawrócić, niekoniecznie na siłę jedynie, ale na popuszczonym gazie. Okej? Okay? No dawaj. Chyba widać, że ten silnik tak pracuje. Tak. Dobrze, nie? No. A z tyłu albo jest ósemka chyba z salgi, wiesz, bo spływa strasznie, wiesz? No tak, no umówmy się. Ale salga tutaj musi być krzywa chyba, wiesz? Tam na no, że ktoś przyłożył, wiesz, dorośli jeździli wcześniej. No widzisz, to... na dwójce zawrócił. No i dobrze. Teraz popuszcza i jest lepiej. Popuszczaj gazu, nie? Jak chcesz zwolnić. I gazu dodaj trochę i popuszczaj. Stój. A widzisz, długo mi to zajmuje. Jeszcze musisz, Igorek, opanować ten temat. Jak mówię stój, to w miarę, ale jak najszybciej zatrzymać. Mówię, w czym problem. No. Dlaczego nie stanąłeś? No. Dlaczego nie stanąłeś? Bo już zły nawyk. Tak. Zaczynasz podpierać się prawą nogą. A powinieneś się podpierać lewą. Nie musisz, wystarczy jak na sprzęgło wciśnięcie. Dokładnie. Motocykl się nie zgaśnie. Podepnij się lewą nogą. I hamuj prawą. Tak. I wtedy stajesz. Mocno ciśniesz. Rozumiesz? Podpieramy się lewą nogą, nie prawą. Po prostu, jak tato mówi, hamujemy, to ty automatycznie... Sprzęgło? Sprzęgło, albo sprzęgło hamulec, nie? Słuchaj, teraz z nawyku żużlowca cały czas w lewo, spróbuj zmienić konfigurację i zawracaj w drugą stronę, czyli na prawo. Tutaj tak samo, atakuj od prawej strony i zawracaj w drugą stronę, nie? I podpieramy się lewą nogą, a prawa zostaje... Pamiętaj, prawa na hamulcu, jak przyspawana. I nie patrz na dół, ty patrz przed siebie. Zapiął dwójkę. Są bez sprzęgła zapiął? Bo nie, tak... nie, zapiął ze sprzęgłem. Przyspiesz troszkę, przyspiesz. Przyspieszaj trochę i odpuszczaj gazu. Dobrze, już w miarę wiesz, jeszcze jest daleka droga, ale... Prawą nogę mi się nie podoba. Musi trzyma nogę, tą prawą nogę jakby się bał czegoś, że to nie ma, gdzie się trzyma. Faktycznie. Źle i ta prawa noga jest tak. Zatrzymaj się. O, teraz dobrze, widzisz? Tak, o, nie tak. Całą, tak, dokładnie. I tylko, ja tak specjalnie robię, żeby i hamujemy, Nie możesz paluszkiem tylko, wiesz, trzymać nogi na stopce. Musiało boleć, żeby... Jazda jest, Igorek, ważna, ale słuchaj porad, tutaj jest fachowiec od motocykli. Z wieloletnim stażem, bez wywrotki, także doceń to. Tutaj nie ma cwaniaka na motor, powiem ci, nie ma, także musi mieć pokorę. No, dobrze. Jest ta redukcja na jedynkę też w przypadku tego sprzętu, no to taka kontrowersyjna, bo... Ale ładnie zakręca, powiem ci, tak trochę tu było, ale ładnie. On trochę za gorąca woda, ja ci powiem, trochę za gorąca woda, bo trochę za szybko, jakby to powiedzieć, no wydaje mu się, że jest pewny, rozumiesz? To też nie jest dobre do końca, nie? Trochę pokory więcej, o, tak bym powiedział. Przyspiesz. Na drugim biegu, a jak ci jest wygodniej, zakręcaj na pierwszym. No to zakręcaj na drugim, czyli wiadomo, że trzeba będzie z monetką delikatnie, gazem, tak? Żeby tej prędkości zakręcie nie było dłużej, nie? Czyli mówię, tutaj sam sobie reguluj to, no. Jedziemy. Gaz. Uważaj, jak pani tam jedzie. No i widzisz, zapiął dwójkę i dwójkę. Ładnie, zakręcisz te zakrętasy, to...
Ja nie miałem takiej możliwości. U nas, u mnie w podstawówce. O, a widzisz, a już widzisz. Już widzisz, tutaj proszę na miejsce. Ale tu, jemu się ciepło, podjedź. Jemu się zrobiło ciepło. A widzisz, on kolego. To pamięta. I to jest, ja ci powiem, to jest pierwsze objawy twojej brawury, bo to jest brawura. Już śmiech, już zadowolony, tobie już się zaczęło wydawać, że ty jeździsz bardzo dobrze. Tak. To był pierwszy błąd. Na większym sprzęcie to już by ci nie wybaczyło, rozumiesz? Już by była kraksa. Słuchaj, wyjechałeś poza drogę, to już był pierwszy karygodny błąd, karygodny, takie coś nie może się powtórzyć, ty musisz kontrolować absolutnie, słuchaj, paradoksalnie, chociaż ta motorynka jest mała, to jest też no już w miarę poważny sprzęt mechaniczny i tu można się rozpędzić do naprawdę takiej prędkości, która przy której się spokojnie można za przeproszeniem zabić, nie, także musisz, słuchaj mnie, posłuchaj. Nieistotne, poczekaj chwilę. Musisz zacząć panować nad tym i nie poczuj się, nie miej takiej świadomości, że już umiesz jeździć, bo zrobiłeś kilka, że tak powiem, kółek, nie? Z pokorą, bo jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Jednoślad jest naprawdę wymagający, także miej to na uwadze. Tam już popełniłeś błąd, już widzisz, za dużo gazu, nie zmieściłeś się w łuku. O. Nawyku? Dokładnie. To później po prostu to zostaje, nie? Trzymaj te nogi równo! Równo, o to chodzi właśnie. Równo masz trzymać. I w momencie kryzysowym, czy bieg, czy hamulec, to wówczas ruszasz nią tylko. Tak jest, miej ją w gotowości, na stopce. Pierwszy bieg. Tak? No to dobrze, niech kombinuje. Niech kombinuje, wiesz. Wziął sobie do serca to, co mu tam. I jedziemy. Zatrzymaj się awaryjnie. Igor. Podstawowy strasznie błąd. W ogóle przy temacie zatrzymywania nie istnieje coś takiego jak biegi. Ciebie nie interesują biegi. Musisz to zrozumieć. Bo później się tego, nie, że tak powiem, ciężko będzie wyzbyć. Biegi zostaw sobie, jak już się zatrzymasz, to będziesz wtedy szukał luzu, jedynki, nie ma problemu. Ale w momencie, kiedy ty masz się zatrzymać, ty nie kombinuj z biegami. Ciebie interesuje tylko wtedy sprzęgło i hamulec, rozumiesz? Oczywiście.